Dron zrzucił pakunki. Komentarz Straży Granicznej podbija internet lubelskie. 71 tysięcy papierosów przyleciało dronem z Ukrainy. W pakunkach, które nad granicą z Ukrainą w województwo lubelskim przerzucił nielegalnie dron znajdowało się 71 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Przechwycony przez funkcjonariuszy towar wart jest ponad 53 tysięcy złotych. Straż Graniczna szuka właściciela zguby, chcielibyśmy porozmawiać i odpowiednio wynagrodzić, napisano na Twitterze. Obywatel, który zamawiał dostawę dronem 71 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy proszony jest o zgłoszenie się w sprawie zguby na placówkę SG w Dorohusku. Chcielibyśmy porozmawiać i odpowiednio wynagrodzić, napisała Straż Graniczna na Twitterze. Wpis cieszy się ogromną popularnością. W nocy z poniedziałku na wtorek funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Dorochusku województwo, lubelskie, zauważyli drona nadlatującego ze wschodu. Do bezzałogowego statku powietrznego były podwieszone pakunki. Zostały one zrzucone w pobliżu granicy z Ukrainą. Następnie dron opuścił terytorium naszego kraju. Obserwowali trasę przelotu przemytniczego drona Straż Graniczna, korzystając z urządzeń obserwacyjnych i przy współpracy z Państwową Służbą Graniczną Ukrainy monitorowała trasę lotu. Pogranicznicy dotarli w miejsca, w których leżały pakunki. W zabezpieczonych pakietach znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy w ilości ponad 71 tysięcy, sztuko szacunkowej wartości ponad 53 tysięcy. Złotych, powiedział rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej kapitan Dariusz Sienicki. W sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, które ma ustalić sprawcę udaremnionego przemytu. Od początku roku funkcjonariusze z nadburzańskiego oddziału S.G. ujawnili i zabezpieczyli nielegalne wyroby akcyzowe o wartości ponad 26 milionów złotych,